Trole, o, trole fajne. Jeszcze no i. No i ja już wiem, co biorę. Ja już wiem, że przegrałem. Ja już wiem, że znienawidzicie tej gry. Mówisz? No. Ej, Sengin Shieldmaster u Ruzuin kurwa replaysuje, ale to jest mojego głównego bocha, to replaysuje, czy kogo? No zamiast Uruzina, tak? A Uruzin to jest ten za 3K? Uruzin nie. Uruzin to jest twój bohater taki, co on jeździ na raptorze za jeden koła, taki wojownik fighter. To kurwa, to nie warte. Gotowe. No dobra, zobaczymy. Mam pytanie, od jakiegoś czasu streamuję Eldena, ilość widzów to jeden albo dwa, czy masz jakieś rady, jak zwiększyć oglądalność? Załóż OnlyFansy. Zrób kurwa fikoła, a później do kamery pokafiuta, stary. Nakrzycz jakąś rasistowską rzecz. No nie, no nie możesz tak mówić, nie możesz zachęcać do takich rzeczy. Nie, ja nie zachęcam, on się pyta po prostu jak zdobyć widzów, no to mu no, mówię. Chwilowo by na pewno zdobył. No, no to, ale to jakby, a co, no jest efekt? Kurwa, no jest. Zresztą Twitch nie robi nic z takimi rzeczami, więc możesz być wyjebane. A ja nieironicznie odpowiem widzowi. Widzu, nie licz na to, że zdobędziesz widzów z Twitcha per se, bo Twitch ma najgorsze na świecie mechaniki odnajdywania. Nie wiem, odnajdywania twórców. Jedyna szansa zdobyć widownię na Twitchu to jest zdobyć ją z innej platformy. Pokazać świata, no. Na przykład Piotrek jest znany z tego, że kiedyś pokazał kutangę. Tak. No. Potężną knagę, no i było. Ja wam na przykład mogę powiedzieć, że też kiedyś kolegom pokazałem Fiuta przez przypadek, ale pokazałem. Ja mogę wam powiedzieć, że mam takiego kolegę, który mi pokazał Fiuta przez przypadek. No, jest jak jest. It is what it is. Skull Splitter. Is how is. Headhunter, Turtle Rider. Beast Rider. Demolisher Damage. Skoro wiemy, że Ziemia jest płaska, jest 8 milionów ludzi na świecie, to czy dinozaury istniały? One nadal istnieją, żyją pośród nas. Mark Zuckerberg jest jedną na przykład jaszczurką taką dinozaurowatą. I właśnie najwięcej pieniędzy zagospodarowali sobie. Czy wy nie wiecie, że kury są potomkami T-Rexa? To jest tak, no. Ptaki są najbliżej tego. Dobra, robię rozjazd z tym jebanym bambiką pierdolonym. Nie no, Next Hunter T2 na mnie, pozdro. No kurwa, też zrobiłeś T2 na mnie. No ale żeby ci golda dać więcej. Nie mogę, nie. Fajnie, Hard Gamer, dzięki. Essa. A widzisz, ty tak napisałeś, a mi przed chwilą ktoś napisał komentarz, że generalnie to ma dość oglądania mojego kanału, bo cały czas na wszystko narzekam. Nawet na Eldena narzekam, jak wyszedł świeżo delcek. No i co z tym zrobić, kurwa? Przestać nagrywać, no bo jak widz nie chce oglądać. Kurwa, to jest dobry pomysł, Piotrek.
Ale te twoje jednostki są jakieś skurwiałe, strasznie ciężkie, ty. Turtle Raidery? No kurwa, ty napierdala w nich kurwa 5 moich jednostek i nawet jednego nie jestem w stanie ujebać. No i prawidłowo, bez kurwa. To jest kitu. A po drugiej stronie kogo ja mam? Karwiksa. Ej, powiem wam, że oboje zaczęliście rozgrywkę, a nie, to Karwix i Nexus Hunter, oboje rozpoczęliście rozgrywkę, sam początek gry, tier 2 na mnie, było ciężko. Ej, jaki macie ulubiony nickname Wiza z czatu? Ja mam Wiza, co ma nickname gówno pierdolone. Wiedziałem, że to powiesz. Ale inny mi się bardziej podoba, dostawca Essy. A to fajne. A ten jest też dobry, tak, ale fajny. A ty, Piotrek? Kurde, musiałbym się zastanowić. Wiecie, co w Piotrku jest najbardziej przerażające? On nigdy nie odpowie na pytanie od razu. On zawsze się musi zastanowić. A ja mam pewność, że to jest. Jest spierdolonym psychopatą. I wiesz, jakby kiedyś odpowiedział normalnie, to zakończyłoby się to po prostu szeroką dezaprobatą społeczną. Deplatformingiem. Deplatformingiem. Wiesz, że musiałbyś streamować na Kiku. Jedną aferę już przeżyłem. Kurwa, gorzej, bo rozpętałeś sam aferę samonową i wszystko na mnie poszło. Że czemu ja mówię innym graczom, jak mają grać? Ale to ty to, kurwa, napisałeś, nie ja. Piotrek, po pierwsze, słuchaj, się spodziewać takich rzeczy. Tamaya już nagrał ostry film na mnie. Tak, jaki? No bo Tamaya w filmie powiedział, że trzeba być debilem, żeby mówić innym, jak mają grać. No to o tobie, kurwa. Co ty gadasz? Takie zrobili? Nie no, ja generalnie, kurwa, Nexus, ja ci skrócę. Ja nagrałem film, w którym oglądałem recenzję TV gier DLC-ka Elden Ringa i typ napierdalał bossa trzema przyzwańcami. Ja powiedziałem, ale śmieszne. Nie dziwię się, że ta recenzja nie ma żadnej wartości, skoro on bije bossa NPC-ami, nie? I ludzie się wkurwili, że dlaczego ja się z tego naśmiewam, że każdy ma prawo grać tak jak chce. Ja powiedziałem, że kurwa, się tylko zaśmiałem. A Piotrek dodał tweeta, że nowy graczu, nie możesz używać tego, tego, tego i tego. I wszystko spłynęło na mnie, że ja mówię ludziom, jak mają grać. A to Piotrek to zrobił. Piotrek, ty jesteś kurwa psychopatą, masz, to już widzę, o co chodzi. Ja nagrywam jutro film na Piotrka. Dlaczego niosę krzyż Piotra Maciejczaka? Ale wy mnie dojeżdżacie. Ja nagram taki materiał. Kto jest głównym winnym w aferze Sammonowej? Analiza. Analiza. Jak cię dojeżdżamy? Co ty gadasz? No, jestem dojeżdżany, kurwa, jak bura suka. Jak dziwka spod latarni. Jak ostatnia szmata na tym świecie. Tak, tak, dokładnie tak. Tak jak pan jest powiedział. Ej, dobre są te kurwa moje żółwie, nie? No pojebane stare, nie wiem o co chodzi ty. A co mówi ten drugi żółw do tego pierwszego? A mam poważne wątpliwości, z kim ja się zadaję. Nexus, co będziemy robić na meetingu, słuchaj? O chłopie, to jest właśnie... Kurczę, przede wszystkim będziemy zwiedzać, miło spędzać czas, szerzyć integrację i esse. No, fajnie będzie, myślę. Znaczy, zależy, co chcesz mi pokazać. Znaczy, generalnie chodzi o Rumunię, nie o Pietę. No, tak. Kurwa, jeszcze sobie healę pierdalnąłem do tych witch doktorów.
zadania zakończone. Ale dwarfy są chujowe w pizdę, nie mogę, nie? Po prostu ta rasa... Nigdy nie grałem, kurwa, gorszą rasą niż, kurwa, dwarfy, nie? Tak, kurwa, do cipy rasa, że kurwa, jestem ciśnięty. Czy jesteś takim warcraftowym rasistą? Ja pierdolę, te dwarfy jest, kurwa, porażka, nie? No ale przecież bronisz się przede mną. No stary, kurwa, patrz, no już nie mam, kurwa, niczym. A ja mam u góry, kurwa, piotka gwiazd. To ulta użyj. Nie mam, ultuj, kurwa. Ultuj, ultuj. Ja pierdolę, nie, no patrz co się dzieje. I od góry i od dołu mi jadą, nie? Nie jestem w stanie nic zrobić. Jest jechane. Jeszcze tier 3. O ty kurwo jebana. Nie dość, że najgorszą kurwa rasą gram. To jeszcze dojazd robiony jest na mnie. Nie, ja nic nie zrobię, kurwa. Koniec jest. A mój koniec, kurwa, jest. Nie martw się. Dla każdego ta gra będzie trudna. Dla mnie nie zanosi się na to, żeby było. Black Granite, kurwa, bo... O, Nexuro dał bohatera? Ja się teraz zastakuję na jego bohaterze. O kurwa, z drugiej strony też mi dali bohater... Kurwa, czemu mi bohaterów wysyłacie? Ja, to jest moje jedyne... metoda przetrwania, tak szczerze. Kurwa, ten twój bohater ma 10k życia. No. Robię wszystko na przetrwanie, ci powiem. Boże, Piotrek, Maciej... O, dobra, Maciej... Kurwa, jesteś... Niemożliwy, stary. Brak. Co tam weszło takiego, tego. Piotrek? Zobacz na środek. Kurwa, Ragnaros? O, przyzwał Ragnarosa. Ty kurwa, ale on wejdzie we mnie. Ragnaros na S-ie. O kurwa. Ty widzowie, na ogromną lipę, ja tak sobie puszowałem. A teraz z każdej z trzech stron mam bohatera. No, kurwa, niedobrze. A wiesz tak naprawdę, że ten Ragnaros cię uratował, Mati? Co ty gadasz? Z tier 3 z 6 wave'ów nastakowane na ciebie. A one się wydupiły właśnie na Ragnarosie. Jak ty miałeś nastakowane i się wydupiły na Ragnarosie, nie czaję. No ja miałem mida nastakowanego, jestem naprzeciwko tobie. Ogromnego wave'a. Bo mi się stakował pod bazą przez bardzo długo, tier 3. No i szedł midem do ciebie. I trafił na Ragnarosa. I Ragnaros zniszczył tego wave'a. A to ty zrobiłeś Ragnarosa? Tak. No to jest jako, to jest randomowa armia, wiesz, to jest tak jak wilkołaki mają. Aha, się tam, kurwa. Te, wiesz, te... To jest randomowa armia taka dodatkowa. A ile on kosztuje? Jakiś czas. No z zero, jest... on jest randomowy. Aha. I tak szczerze, jak to zejdzie komuś na linię, to kurwa, jesteście w cipie, nie? I ja chyba mam tak właśnie. Aha, idą do mnie, kurwa, pi... O, boż. Ja pierdolę. Kurwa, armia Firelandsów do mnie przyszła, niebieski tu. Jak do ciebie? U mnie są. Stary, no u mnie też są właśnie. Stary, no, u mnie są Firelandsy, jest stary parę Molten Giantów. Cztery Molten Giant'y. Tobie akurat się należy, serio, bo ty też to przyzwał, niech ty się teraz tym zajmij. Nie, w ogóle mi się nie należy. Rzeź.
Niezły. Ty, Ragnaros jest u widza w bazie. Czyli kurwa niszczysz grę innym. Tak. Mega jaja, szczerze. Omega jaja. Kurwa ty, no ja tu przed Karwiksem to z Psultem się prawie nie obroniłem. No, powiem ci, że Karwiks ma masakrę. Karwiks też ma GG. On ma całą armię Firelandsów w bazie. Nie fajnie się Piotrek zachowałeś. Oho. Nexus tu po ulcie. A nie wiesz, jaki ja mam struggle w tym, w tej grze, kurwa, powiem ci. Padł bohater ze skrzydlonej armii. No muszę zobaczyć, co tu się dzieje u Karwiksa. Ja mam w chuj mało golda w tej grze. O kurwa, co mi midem wchodzi, ja pierdolę. Nie, na NZTLS T4 na midzie, pozdro. No. Takie są te NZTLS. NZTLS literalnie niszczy ludzkie życia. Nie dość, że Ragnaros to jeszcze kurde. Nie, ten Ragnaros jest popierdolony. Popierdolony. Niech się zacznie rzeź. Co Karwiks napisał? Chyba się z tego cieszysz, gdy już. To jest śmieszne. Jest strasznym co. No jest psychopatą, no Maciejczak, no już dawno to mówiłem. Tak, to pod ekonomkę muszę iść, bo kurwa inaczej się nie da. Pier 4 kurwa na mnie. Czy ty się kurwa, czy cię Bóg popuścił kurwa Macie? Że ja? Nie, stary, no kurwa Maciejczak na to. Maciejczak Mimida, stary, właśnie tak giga zraszował. Ja też mam właśnie galipsko takie kurwa. Nie wiem o co chodzi. Maciejczak celowo przegrał poprzednią grę, żeby nam teraz pokazać, że jesteśmy jebanymi śmieciami. Niezły. Der Hexer, stary. O, Karwiks. Dla ciebie zabijać.
O, zrespił się nowy. Zaczyna się, kurwa. Nie no, Maciej, to totalny psopata, kurwa. Maciej, jak jest, kurwa, psopata, nie no. Kurwa, w szoku, co ten, kurwa, człowiek wyprawia. A ma jeszcze czelność, kurwa, spojrzeć sobie w lustro. Dobra, kurwa, jakoś to wymikrowałem, nie? Ale jest ciężko w chuj. Aha, no, gdzie są tak moi bohaterowie z Mida? Czy właśnie zostali przez Ragnarosa zgnieceni? Chyba, kurwa, tak. Ja pierdolę, co tu się dzieje, nie? Chyba, kurwa, tak. No i chuj, Ragnaros do mnie idzie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No to GG, kurwa. Zemsta Maciejczaka, kurwa, ty. Nie, kurwa, cofnął się, pa. A jednak nie, kurwa. Maciejczak. Jest skurwysyn jeden. Oh my god, nieźle. A nie, cofnął się stary ten Ragnaros, ale masz farta. Co ty gadasz, kurwa? No, no, teleportował się na środek. To ja ulta, kurwa, zużyłem, żeby się tu obronić. Na brodę Muradina! Ulepszenie gotowe. Trzeba więcej złota! Trzeba więcej złota! No nic, kurwa, trzeba to przygrać jakoś giga defensywnie. Nie no, ten Ragnaros to mnie do takich, kurwa, play i pushuje, których nie chcę robić. To znowu mnie wyrzuciło, a ja gadam sam do siebie. Bardzo dobrze. Spoko, my cię po prostu wyzywaliśmy, wiesz? Okej. Nic dziwnego. Kurwa, u mnie z tego meczu to chyba nic nie będzie, tak totalnie, kurwa, nic. U mnie wcale lepiej nie. Kurwa, Ragnaros, 26 poziom, 30 tysięcy życia, ta gra teraz toczy się wokół tego, komu wejdzie, kurwa, do bazy Ragnaros, nie? No, jak stary do wanny. No, to jest okropne. Się, kurwa, śmieje, kurwa. Serio, naprawdę. Modlę się, kurwa, nawet stopami, żeby to, kurwa, do ciebie poszło, ci powiem. A jesteś toksyczny, Nexus Life. No, nie wiem, czym sobie zasłużyłem na taką toksyczność.
Co on robi na tym midzie, kurwa? Aha, chyba do mnie. Nie, wygląda jakby na bota szedł. O kurwa, dobra. Do mnie tylko Fairlancy przyszło. No i dobrze, znowu go wyjebało. Dzięki Sherman i Dawid za wasze prime, bardzo miło. Niech się zacznie rzeź. O nie! Aha, i chuj. Te kreatury Farlanców dużo golda dają, bez kitu. Aj chuj. Zrobiłem bohatera, poszedł se kurwa w topa, w sensie, no, w mida se poszedł. Nie no, Piotrek mi totalnie zniszczył fan z gry tym Ragnarosem, nie? No. A jeszcze powiedział, że nienawidzicie mnie i miał rację. Miał kurwa rację. No nie, u mnie to GG kurwa jest. Ale nie wiem, żeby się bronić. No ja tutaj. No ja tutaj też mam kurwa lipę. Kurwa, miałem giga dobry start, ale niewystarczająco dobry, nie? No ja ci powiem, że ja tu się tak bronię, ja poszedłem stary, rzadko gram w ten sposób, ale to mam wrażenie, że przy tej rasie to musiałem, stary, poszedłem full def strat. Wziąłem sobie pasywkę Black Granite, która zwiększa mi HP budynków i bazowy armor, wziąłem regenkę na ten, wszystko stary, tak żeby tylko byleby kurwa przytankować. Bo już bym dawno nie żył, tak szczerze powiedziawszy. No i gdzie jest kurwa Ragnaros? Badania zakończone. Kurwa, ciągle mnie wyrzuca z Discorda, ale mogę wam powiedzieć śmieszny update. Już mi z 5 bohaterów zabił chyba. Ragnaros? No, nieironicznie. I bardzo kurwa dobrze. No bo Piotrek, ty masz Ragnarosa w bazie? Tak, ale właśnie go pokonałem. O kurwa. Jak ty kurwa pokonałeś Ragnarosa? No, zużyłem z 5-6 bohaterów, no i cała moja baza z nim walczyła tak na dobrą sprawę. I trwało to parę minut. Ja mam jebanego Urzina w bazie, kurwa. Dzięki, Wiksawc. Jebany Urzin mi soluje bazę. Co to za gra w ogóle jest, ty, bez kitu, nie? Śmieszna. Dzięki, Wiksawc, zostawić coś znowu. Nie no, Piotrek zniszczył grę, kurwa, wszystkim i tyle, no.
Spójrzmy prawdzie w twarz. Aha, idzie do mnie, kurwa. Dobra, jednak się cofnę. To cała gra była wycentrowana wokół typowego RNG, do kogo przyjdzie Ragnaros. No, tak trochę jest, nawet bardzo. Piotrek, wszystko w bazie. Nexos, wszystko w bazie, ja bez reaksów. Spokojnie, zaraz pierdolne Piotrkowi Ultimate Weapon i tyle będzie. Zobaczymy, jak bomba pierdolnie. No, dobrze mówisz, kurwa, Nexos. A nie lepiej smajta sobie wziąć? Jak Ragnaros ci wejdzie do bazy, to go zesmajtować? No właśnie. Nie wiem, czy na niego działa, ale wydaje mi się, że chyba powinien. Powinien działać, nie ma żadnego, nie wiem, invincibility to spells czy coś. Chodzi, że niewidzialność, tak? Immunity. A mówię invincibility, to znaczy niewidzialność, no ale na co myślę. Tak, tak. Kurwa, no patrz, co mi się dzieje z bazą, no. Ja pierdolę, że na coś tylko musiałem ulta spalić, to jest taka beka. O, kurwa, dobra. Dobra, kurwa, elo. Zobaczcie, widzę, kto tu idzie. Ragnaros mający 36 tysięcy życia. Kurwa, what a fun game. O, mało. Nie, dobra, Piotrek, jesteś skurwielem, nie? No, niestety, kurwa. No niestety, pierdolony Maciejczak, no widzę, taka prawda. Nie mogę, kurwa. Dobra, Maciejczyk mi zniszczył grę. Bóg za 2750, kurde, się prawie pierdzieją niego. Niestety, kurwa, udałoby się, no, tylko gdyby nie ten Maciejczak. Przeklęty. Patrz, jeszcze tak kurwa poszło, że Ragnaros nie wybuchł. Tak mi baza wybuchła. Ale to zła wiadomość dla mnie. No. Bardzo zła wiadomość. Cześć, idealnie tak odszedł, że mi nie wybuchła baza. A to giga śmieszne akurat, ale skillowy Ragnaros. Bardzo zła wiadomość dla mnie. I tu. Ragnaros Div. Ragnaros Div nad starych. No niestety. Kurwa, GG chłopaki.